Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Dzisiaj czas na kolejny eksperyment. Będziemy dzisiaj mieszać inteligentną plastelinę i glutek. Znacie obydwie te substancje. Tutaj mamy inteligentną plastelinę o kolorze, i to kolor truskawkowy shake. Nie mogę się wysłowić dzisiaj. Tak wygląda, takie krótkie przypomnienie dla tych, którzy nie pamiętają. I tutaj mamy glutek. Taki zwykły glutek, też go na pewno znacie. Nie będziemy tych substancji dzisiaj przedstawiać, tylko będziemy je miksować w blenderze. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Napiszcie, jeżeli chcecie, co myślicie, co nam z tego wyjdzie, jakie są wasze propozycje. I też napiszcie, co chcielibyście zobaczyć jeszcze w tej naszej serii z eksperymentami, co byście chcieli, żebyśmy dla was pomieszali, zmiksowali, zblendowali. Oczywiście nie wezmę wszystkiego, bo szkoda inteligentnej plasteliny, wezmę tylko trochę. I w tym momencie możecie zajść do komentarzy, napisać, co nam z tego wyjdzie, jak przewidujecie, i potem zobaczymy, czy to prawda. Dobra, bierzemy kawałeczek w kolorze shake truskawkowy, bardzo ładny kolor. Wrzucamy do blendera, do kielicha blendera. I do tego dodajemy trochę glutka. Ach, całe ręce brudne. Bierzemy sobie ten niebieski glutek. To jest glutek Noisy Patty, z tego co pamiętam. Tak tam było tam napisane. Rozkładamy tak po dwóch stronach, zamykamy i zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że blender się nie zepsuje. Oczywiście błagam, nie róbcie tego w domu. My tutaj mamy specjalny blender, używamy go tylko w tym celu. Także wy tego nie róbcie w domu. I mieszamy. Wow. Wow. Zobaczymy, czy w ogóle da się połączyć te dwie substancje. Bo tak jak widzieliście w niektórych poprzednich filmach z takimi eksperymentami, nie wszystkie substancje się łączą. Jeszcze trochę pomiksuję, kilka minut i pokażę wam, co z tego wyszło. Zobaczcie, próbowaliśmy, ale się nie udało. Zobaczcie, te dwie substancje się nie łączą. Mamy tutaj mnóstwo malutkich części inteligentnej plasteliny, także da się ją rozerwać na milion małych kawałeczków, ale nic się nie da połączyć w tym eksperymencie. Zobaczcie, że glutek nie wchłania, nie łączy się z innymi substancjami. On tak jakby odpycha wszystko. Nawet się nie przykleiły kawałki inteligentnej plasteliny do niego. On po prostu je wypycha, nie chce się z nimi łączyć. Także ten eksperyment nie wyszedł. Napiszcie mi, czy tak właśnie myśleliście. Po prostu otrzymaliśmy mnóstwo małych kawałeczków inteligentnej plasteliny. Kolor się raczej nie zmienił. Nie jest ta różowa inteligentna plastelina zabarwiona na niebiesko. Nic się tutaj nie stało. Eksperyment całkowicie nieudany, ale dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Także warto było go zrobić. Napiszcie nam, jak wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, żebyście byli zawsze na bieżąco. No i do zobaczenia.